Z rządowych komunikatów wybrzmiewa coraz głośniej, że górnictwo wstało z kolan. Dużo mniej mówi się o tych, którzy funkcjonują na jego zapleczu. Jak wygląda sytuacja firm okołogórniczych? Czy ich finanse są już bardziej wyprostowane? O tym w Sektorze, programie gospodarczym dziennikarzy portalu WNP.pl. Adam Sierak, zapraszam. Już pierwszy rzut oka na oferty firm zaplecza górnictwa udowadnia, idzie nowe. Choć i tradycji musi stać się tu zadość. Nie da się zarządzać efektywnie tym sektorem, tą branżą, bez nowoczesnych maszyn, bez nowoczesnych rozwiązań. Chcemy stawiać na polską myśl inżynierską, chcemy oferować również te nasze produkty na zewnątrz. Chcemy mówić o tym, że górnictwo polskie, polska energetyka są naszą wizytówką. Polskie produkty są w cenie, ale póki co głównie za granicą. To tam są największe pieniądze i pewne zlecenia. Powód? Odbicie cen węgla na światowych rynkach. Zakładamy, że ta druga połowa 2017 roku powinna być już znacznie bardziej intensywna, jeżeli chodzi o ilość projektów inwestycyjnych, która będzie pojawiała się po stronie naszych rodzimych producentów. Natomiast spodziewamy się, że pierwsza połowa 2018 roku to będzie ten moment, kiedy będziemy odnotowywali największą ilość nowych inwestycji i nowych projektów, które będą chciały realizować nasze polskie kopalnie. Planujemy wydać na różnego rodzaju inwestycje 4 miliardy złotych, czyli mówiąc wprost 400 milionów średnio rocznie. I choć o wyścigu górniczych zbrojeń w Polsce jeszcze nie ma mowy, to jednak producenci chcą być przygotowani na zamówieniowy boom. W miniaturze niepozorny, ale ten realny to już jeden z największych kombajnów tego typu na świecie. Sam diagnozuje swój techniczny stan, kontroluje stężenie metanu. Innowacje w górnictwie mierzy się nieco inną miarą niż w innych gałęziach przemysłu. A górnictwo wymaga przede wszystkim niezawodności i jakości. Siła maszyn górniczych leży w prostocie. Ten silnik został zaprojektowany z pominięciem sprzęgieł i dodatkowych przekładni. Innowacyjność tego rozwiązania polega na tym, że obraca się cały korpus i może stanowić bezpośredni napęd kół pojazdów, pewnych ciągarek, przenośników taśmowych. Lepsze wyniki ekonomiczne polskich spółek wydobywczych staną się dostatecznie dobrym powodem, by sektor finansowy życzliwiej spojrzał na możliwość ich długoterminowego kredytowania. W związku z tym myślę, że w najbliższym czasie dostrzeżemy uzasadniony wzrost popytu polskich spółek górniczych na nowe maszyny i urządzenia oraz zwiększenie wydatków na podnoszenie efektywności wydobycia. W drugiej części o tym, dlaczego polskie firmy okołogórnicze wolą zarabiać za granicą, a te z obcym kapitałem starają się robić biznes u nas. Pozwolą Państwo, że przedstawię Bogdan Fischer, prezes bytomskiej spółki Konbelc, produkującej przede wszystkim taśmy przenośnikowe. Konbelc kultywuje kilkudziesięcioletnie tradycje zakładów gumowych Bytom i w tym sensie jest na polskim rynku górniczym praktycznie od zawsze. Zgadza się? 30 lat historii w czasach górniczych można powiedzieć, że od zawsze. I Jarosław Znaleźniak, prezes spółki MMC Poland, która na polskim rynku reprezentuje ukraińskiego potentata Corum Group, między innymi producenta maszyn i urządzeń górniczych. Od jak dawna pańska firma działa w Polsce? Od końca 2013 roku. Rozglądam się wokół, nasłuchuję wieści dochodzących ze spółek zaplecza górniczego i przychodzą mi do głowy słowa piosenki Skaldów. Wśród ptaków wielkie poruszenie, ci odlatują, ci zostają. Pan akurat postanowił odlecieć. Dokąd? Może nie na cały rok, ale na krótki okres sezonu wiosennego do Australii, w pozostałe okresy pory roku w inną branżę, jaką jest branża automotive. A pańska firma wprost przeciwnie, do Polski stosunkowo niedawno przybyła. Dlaczego? Zgadza się. W 2012 roku spółka
Corum Group opracowała strategię wyjścia poza rynek ukraiński i powstały właśnie firmy w takich krajach jak Wietnam, Chiny, również Kazachstan, w Białorusi powstało przedstawicielstwo, w Indiach i oczywiście tutaj w Polsce, w Katowicach. Chcemy, by polskie górnictwo było nowoczesne, zaczyna przynosić zyski ponad 1,5 miliarda złotych już za pierwsze półrocze. Myślę, że to są dobre prognostyki. To, co mówi premier polskiego rządu, powinno być dobrym prognostykiem także dla pana. Jak idą interesy? Wszyscy kibicowaliśmy temu, żeby się tutaj ta zmiana pojawiła, obserwując przez parę lat tutaj rynek górniczy. Wiemy, że zawsze jest ta sinusoida, parę lat lepszych, parę lat gorszych. Różne restrukturyzacje były do tej pory realizowane. Nieraz była to konsolidacja, nieraz było to po prostu wręcz odwrotnie. Oprócz tych działań, które spółki przedsięwzięły, również cena węgla na pewno pomogła w osiągnięciu tego zysku. A jak jest tutaj zysk wypracowany, są większe inwestycje realizowane przez spółki górnicze i my na tym też korzystamy. We właśnie wydanym przez nas corocznym raporcie specjalnym jest artykuł, w którym możemy przeczytać, że Polska Grupa Górnicza ma zamiar przez 12 kolejnych lat wydawać co roku na inwestycje 1,7 mld złotych. Premier mówi, jest coraz lepiej. Największa polska spółka górnicza ma zamiar wydać ogromne pieniądze. Czego pan szuka w tej Australii? Po pierwsze, zawsze z dużą rezerwą podchodzimy do deklaracji, które mają tak daleki zasięg czasowy. Parę lat temu kompania węglowa, czyli przed Polską Grupą Górniczą, zapowiadała, że będzie budowała 2 elektrownie. Dzisiaj to, czego my oczekujemy, żeby Polska Grupa Górnicza stabilnie funkcjonowała w najbliższej perspektywie. Natomiast czego my szukamy? Zakłady Konbelc mają moce produkcyjne umożliwiające wydobycie w Polsce 200 milionów ton węgla. Tyle potrafimy wyprodukować taśm, które taką ilość są w stanie przetransportować. Dzisiaj Polska wydobywa zaledwie 60 milionów ton węgla, więc jak łatwo sobie policzyć, z tą nadwyżką taśm musimy szukać nowych rynków zbytu. Chcielibyśmy w kolejnym etapie, aby nasze know-how związane z polskim sektorem wydobywczym również rozprzestrzeniało się w różne części świata. Wygląda na to, że pan minister Tobiszowski powiedział to dokładnie do pana. No może nie do mnie, myślę, że do całego zaplecza górniczego, które od wielu lat intensywnie dostarcza maszyny i urządzenia dla wszystkich rynków górniczych na całym świecie. Więc ta myśl jak gdyby jest czymś naturalnym w naszych potencjałach. Tak jak wcześniej powiedziałem, spadek produkcji na rynku krajowym zmusił nas jako producentów szukania nowych rynków zbytów, aby utrzymać te moce produkcyjne, które każda z fabryk posiada. Górnictwo stało z kolan. Zaczyna zajmować właściwe miejsce w naszej strukturze przemysłowej w Polsce. Skoro tak, to pan jako człowiek spoglądający jednak z pewnej perspektywy na polskie górnictwo bez sentymentów, racjonalnie, powinien chyba pierwszy dostrzec przywracanie górnictwu rangi czołowego sektora naszej gospodarki. Dostrzega pan? No myślę, że to jest jeszcze zawczas. Cieszymy się z tego, że zaczęto w inny sposób przedstawiać to górnictwo, bo wiemy, że tutaj sam węgiel jest postrzegany w Unii Europejskiej tak, jak jest postrzegany i często też w Warszawie różne tutaj komentarze na temat górnictwa się słyszało. Chodzi o to, żebyśmy zbudowali nowy system, zupełnie inaczej spojrzeli na branżę górniczą, dali jej nowe życie i dali jej przede wszystkim przyszłość. I tak się stało. Co miała na myśli premier Beata Szydło, mówiąc o budowaniu nowego systemu? Myślę, że to, do czego zawsze dążyło zaplecze górnicze, czyli do tego, że polskie górnictwo powinno być w prywatnych rękach. Jeszcze parę lat temu wycena spółek Skarbu Państwa była wartością ujemną. Dzisiaj po tej restrukturyzacji może być wartością godziwą i mam nadzieję, że w najbliższym czasie znajdą się
poważne prywatne grupy kapitałowe, które będą zainteresowane zainwestowaniem w polski sektor wydobywczy. Samo to podejście do poszczególnych spółek, ograniczenie ilości osób pracujących w administracji, myślę, że to też jest kierunek. No, temat związków zawodowych wielokrotnie już był poruszany, więc tego tematu nie chcę tutaj rozwijać. Zapraszam do dalszej współpracy wszystkie środowiska, abyśmy umieli pokazać, że co jak co, ale my umiemy wydobywać węgiel, umiemy na tym robić biznes. Umiemy robić ten węglowy biznes? Myślę, że nadal się tego uczymy. Są pierwsze próby tutaj tej współpracy szerszej, jeżeli chodzi o producentów maszyn. Są pomysły, aby poszczególne firmy nie tylko oferowały sprzęt, ale również usługę, czyli zmniejszenie kosztów wydobycia, który się przełoży później na zysk dla spółki górniczej, no i oczywiście dla nas też. Na pewno umiemy restrukturyzować polskie górnictwo, bo ten proces przeprowadzamy sukcesywnie od 27 lat. O robieniu interesów będziemy mogli powiedzieć wtedy, kiedy nasz potencjał wydobywczy będzie z roku na rok się zwiększał, a nie zmniejszał. Fragment piosenki Skaldów, który ja cytowałem na początku naszej rozmowy, w całości brzmi tak. Wśród ptaków wielkie poruszenie, ci odlatują, ci zostają. Na łące stoją jak na scenie, czy też przeżyją, czy dotrwają. Boi się pan przyszłości? Nie, nie boję się przyszłości. Widzimy szanse i potencjał tutaj, jeżeli chodzi o rynek polski. Obserwując to, co się dzieje nie tylko w Polsce, w Europie, ale też na świecie, jesteśmy przekonani, że rynek górniczy i węgiel będzie podstawą tutaj bloków energetycznych, które pracują obecnie i tak jak powiedziałem, i w Polsce, i za granicą. Można myśleć o alternatywnych źródłach energii, ale wdrażać je sukcesywnie. No, nikt nie odważy się, żeby jednym cięciem to wszystko zmienić. Boi się pan przyszłości? Myślę, że każdy, kto prowadzi racjonalnie biznes, martwi się tym, co będzie w przyszłym roku i w którym kierunku będą toczyły się zmiany. Przez ostatnie kilka lat zmiany związane z kwestią polityki klimatycznej były takim największym zagrożeniem. Dzisiaj myślę, że są inne zagrożenia, które również mogą wpływać bardzo negatywnie na biznes. To, co jest pozytywne, to jest stabilizacja bezpośredniego rynku, jakim jest polskie górnictwo, przynajmniej na najbliższy rok, może na najbliższe dwa lata. Powoduje, że można patrzeć w tą przyszłość z umiarkowanym optymizmem.